Dzisiaj w dosyć nietypowej oprawie, naszej, tej bardziej profesjonalnej, zajmiemy się tematem um, crm monitorowania sprzedaży, monitorowania pracy handlowców. Opowiem Wam o kilku historiach z tego a, półrocza, które najbardziej utkwiły mi w pamięci. A, chciałabym, żebyśmy mieli okazję a, wyjść z tego miłego spotkania a, z wskazówką, taką prawdziwą od tego, dotyczącą tego, jak się zachowywać w stosunku do handlowców, w stosunku do prowadzenia ich crm -u. A jeżeli jest tak, że nie masz handlowca, jesteś właścicielem organizacji, a mimo to sprzedajesz, możesz wyciągnąć bardzo wiele wartościowych informacji odnośnie tego, jak sam powinieneś pracować w swoim systemie CRM. Bo to, że powinieneś pracować, mam nadzieję, że jest oczywiste. Zaczynajmy! CRM-y, CRM-om nierówne. Bardzo często mówimy o tym, że CRM -y są pewną rozdmuchaną formą Excela, w którym mamy wszystkie informacje na temat naszych klientów. Nierzadko trafiają także do nas klienci, którzy właśnie w formie tabeli w Excelu prowadzą swoje dane na temat klientów, zmieniają im statusy, dodają aktualizacje, zbierają dane informacyjne czy dane o ofertach. Natomiast jest pewna drobna różnica pomiędzy tabelą, która pozwala nam pracować z danymi klientów, a crm to przede wszystkim system zarządzania zadaniami. I tutaj zaczynają się pierwsze schody, kiedy chciałbyś uczciwie wdrożyć crm w swoim zespole sprzedaży. Jednym z najczęściej spotykanych problemów jest to, że handlowcy dosyć niechętnie podchodzą do tego, aby planować swoją pracę w CRM-ie. To właśnie dzięki temu, że możesz zaplanować przypomnienia, że możesz zaplanować e, informacje dotyczące wysłania oferty, czy możesz dodać zadania, które musisz wykonać, aby taka oferta mogła powstać, to właśnie dzięki temu żaden e, lead, żadna szansa sprzedaży nie umknie twoim oczom. To, co jest bardzo istotne, to to, że... Początkowo wydaje się, że ja nie muszę dodawać tych zadań. Przecież ja o wszystkim pamiętam. Przecież mam dane w kalendarzu. Prawda jednak pokazuje, że w momencie, kiedy wdrażamy crm okazuje się, że blisko 30% szans sprzedaży naszych handlowców są zapomniane. Do nich nie wracamy lub giną w odmentach naszych skrzynek mailowych. Często też 50% szans pozostałych od tych 30% nie jest opiekowana dobrze. Opóźniamy Terminy wysyłki umów, o czymś zapomnieliśmy, zaplanowaliśmy sobie zbyt wiele zadań na dany dzień i kończy się bardzo często to katastrofą, która jest wprost proporcjonalna do liczby lidów, do liczby szans sprzedaży przypadających na jedną osobę w Twoim zespole. Jak więc sobie z tym poradzić? Jeżeli zdecydowałeś się na przejście na CRM i nie korzystałeś z niego systematycznie do tej pory, pomyśl o tym, żeby wprowadzić sobie na początku swojego dnia pracy blok, w którym będziesz mógł działać w systemie. Blok, w którym zaktualizujesz swoje dane, blok, w którym zaplanujesz zadania na nadchodzący dzień. Drugą cenną wskazówką jest to, aby mieć swój CRM, właśnie w tym jednym konkretnym urządzeniu, w tym małym podręcznym komputerze, który pozwoli ci nie tylko działać z aktualnymi szansami sprzedaży, ale pozwoli także synchronizować się z e, kalendarzem, który pozwoli ustalić ci datę dojazdu, który podeśle ci informację o tym, że wysłałeś klientowi SMS-a z przypomnieniem lub odnotuje to, kiedy do niego dzwoniłeś. No bo właśnie taka aplikacja w większości CRM-ów zbiera. Nam dane o tym, jakie wykonaliśmy aktywności z danym klientem, nie musimy tego wprowadzać ręcznie. Kolejną wskazówką jest to, aby przyzwyczaić się do tego, że każdą interakcję z klientem poprzedzamy i kończymy działaniem w crm -ie. Czyli jeżeli planujesz spotkanie z klientem, jeżeli wiesz, że będziesz do niego dzwonił, po prostu otwórz swoją kartę sprzedaży. Po prostu zadbaj o to, aby sprawdzić, na czym stanęła wasza komunikacja, jaka została wysłana do niego oferta, jakie notatki i uwagi wprowadziłeś. Nie sposób zapamiętać setki osób, które nam towarzyszą w w procesie sprzedaży każdego dnia, ale właśnie CRM jest miejscem, które Ci w tym pomoże. Drugą rzeczą jest to, aby po zakończonym spotkaniu, po zakończonej interakcji z klientem, wyrobić sobie nawyk dodawania aktualizacji. Jedną z gorszych rzeczy, która mogłaby się spotkać w niesystematycznej pracy w crm jest pusta karta szansy sprzedaży. Kiedy masz zaplanowane, żeby zadzwonić do klienta, ale nie masz żadnych informacji odnośnie tego, jak wyglądało twoje poprzednie spotkanie, jak przepracowaliście e, dany temat oraz jakie wątpliwości, obiekcje czy elementy kwalifikacji ma twój klient. Jeżeli mówimy o prowadzeniu procesu sprzedaży, CRM nie tylko pozwala nam w metodzie Kanban przesuwać kolejne szanse sprzedaży w kierunku wygrywów, pozwala nie tylko zarządzać tymi, które zbyt długo utknęły nam w danym procesie, ale CRM przede wszystkim pozwala nam zarządzać także pewnym rozwiązaniem problemu zbyt drogich lidów lub zbyt małej liczby lidów w danym przedsiębiorstwie. Mowa tutaj. O harwestowaniu, o zbieraniu e, naszych szans sprzedaży, które zostały zlostowane, które zostały stracone, przegrane. W każda forma jest dobra. I tak naprawdę. Powrocie do tego typu klienta. To, że klient w danym momencie nie skorzystał z Twojej usługi, to nie znaczy jeszcze, że nie będzie miał takiej potrzeby w następnych miesiącach. Być może zrezygnował zupełnie z danego procesu, być może zdecydował się na usługę innej firmy, ale nie jest już z niej zadowolony. Być może jest tak, że jego finansowanie się przesunęło lub po prostu zmienił swoje priorytety. Oczywiście, kiedy klient powróci do priorytetów w realizacji, prawdopodobnie rozpocznie od początku swój proces sprzedaży. Z konsultacji z naszymi klientami bardzo często wynika, że kiedy klient raz zapyta dane firmy o zestaw usług, to jeżeli potrzebuje go w przyszłości, mimo wszystko rozpoczyna ponowną wysyłkę ofert. Warto zwrócić uwagę, że dzięki harvestingowi jesteś w stanie samodzielnie wrócić do klienta i w znacznym procencie przypadków wstrzelisz się w dobry moment, w którym klient powie, a no, tak, właśnie chciałem wrócić do tego tematu, co może mi Pan Pani zaproponować. No i cóż, tutaj przychodzi nam z pomocą właśnie CRM. Właśnie przychodzi nam z pomocą, aby móc zaplanować działania do. Klientów, którzy wypadli nam z procesu sprzedaży, to nie jest naszą głową, aby pamiętać, by za pół roku przypomnieć się do klienta. To jest właśnie głową naszego systemu CRM. No ale spójrzmy na to obiektywnie. Dane o klientach możemy przechowywać w Excelu. Dane o zaplanowanych zadaniach możemy przechowywać w kalendarzu dane dotyczące ofert klientów możemy mieć rozsypane po mailu, po ofertach czy jakichś innych systemach z notatkami. Natomiast jedna rzecz, która spina te wszystkie trzy miejsca, to jest właśnie analityka, czyli dedykowane rozwiązania, które pozwolą nam sprawdzać, jak nasz proces sprzedaży wygląda. I żadna formuła w Excelu, żadna informacja odnośnie procentu wygranych versus przegranych szans sprzedaży nie będzie tak wartościowa, jak pełen obraz Twojej sprzedaży, który ci powie o tym, jaki procent e, mamy powodów strat i jak on się zmienia w czasie, jak wygląda konwersja twoja, twoich handlowców, poszczególnych osób, grupy klientów, etykiet, jak konwertują poszczególne źródła naszych klientów, a także e, jaki nakład pracy potrzebujemy wykonać, aby dana szansa sprzedaży mogła się ziścić. Jedną z ciekawszych rzeczy, na którą warto zwrócić uwagę, to to, że w naszym CRM-ie, jakiegokolwiek byś nie wybrał, jesteś w stanie sprawdzić, ile aktywności musisz wykonać, aby dana szansa sprzedaży została wygrana. Po kilku miesiącach regularnego prowadzenia um, Twojego systemu CRM, będziesz mógł zobaczyć, jakiego nakładu potr pracy potrzeba ze strony handlowców, aby skutecznie sprzedawać, dzięki, czem dzięki czemu w następnych krokach. Będziesz wiedział, że jeżeli liczba zadań jest zbyt mała, to prawdopodobnie konwersja na koniec targetu się nie zepnie. Natomiast jeżeli liczba aktywności na handlowca jest stała, dobiła do pewnego brzegu, to jeżeli będziesz potrzebował więcej sprzedaży, prawdopodobnie czekacie rekrutacja kolejnej osoby. CEREM to po prostu dobre narzędzie, które zdejmuje cały proces myślenia o klientach w procesie sprzedaży z Twojej głowy. Warto go wdrożyć skutecznie. Natomiast jeżeli mówimy o problemach, jednym z częstszych problemów są elementy związane z tym, jak przekonać zespół handlowy. Jednym z częstszych rzeczy jest to, że handlowcy mogą mieć a bardzo duże wymaganie odnośnie tego, jak powinny działać rzeczy, jak powinny być magicznie zintegrowane z innymi narzędziami. Rozpocznie się pewien koncert życzeń, który może wprowadzić do tego, że handlowcy nabiorą swojego rodzaju Argumentu, aby nie pracować w CRM. -ie. Nie daj się zwieść. Nie ma CRM-u idealnego, nie ma oprogramowania, które będzie miał wszystko, zawsze i wszędzie. Nie jest tak, że jednym magicznym ruchem wszystkie problemy się rozwiążą. Natomiast narzędzie, które pozwoli Ci zachować tą pracę, które pozwoli Ci uporządkować ją, analizować, będzie Twoim największym kompanem w procesie sprzedaży. Jeżeli chciałbyś wdrożyć CRM, zastanawiasz się nad tym, jaki wybrać, albo możliwe, że Wybrałeś CRM, ale nie do końca Twój zespół na nim pracuje, albo nie wiesz, jak analizować te wyniki pracy handlowców: czy robią to dobrze, czy nie przedstawiają Ci zbyt różowego obrazu. Po prostu zgłoście do nas, zgłoś się do Kazbek, a nasi konsultanci nie tylko sprawdzą to, co się dzieje w Twoim crm ale doradzą to, jak z nim pracować regularnie. Do usłyszenia.